Cześć Manko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale odnośnie modułów w descendancie, Tych modułów, które są najlepsze. Teraz przechodzimy do doskonałych modułów i to na samego potomka. Teraz będą to takie najlepsze z najlepszych. Są one złote, typowo do naszego descendanta. Zacznijmy sobie od od pierwszego, czyli będzie to obezwładniająca tarcza zwiększa maksymalną tarczę o określony procent maksymalnej liczby punktów zdrowia maksymalna punkt, liczba punktów zdrowia wynosi 1 o co tutaj chodzi jak to rozumieć tutaj chodzi o to bo też trochę tak napisane jest mało maślane trochę w każdym razie ten mod zwiększa nam maksymalną tarczę o 1% maksymalnego zdrowia na tej zasadzie bardzo dobry mod naprawdę Mega mocny, jeżeli chodzi o tanki, przede wszystkim o Ajaxa tutaj. Nie wiem, jak tam z Skylem, ale wiem, że on chyba też trochę z tą tarczą coś tam współpracował, więc podejrzewam, że to. Yy, czy też na, nawet taki. Yy, Jaiber, który. Yy, używa działek i też tak podejrzewam że któreś z działków mogą modować tarcze i pytanie czy ta tarcza działa bezpośrednio na niego czy bezpośrednio na potomka ale wydaje mi się że bezpośrednio na potomka skoro to jest mod do typowo potomka yy. dosyć dobre na tanki przede wszystkim potem mamy kolejny obezwładniająca obrona czyli identyczna sytuacja jak w przypadku pierwszego czyli zwiększa nam obronę o 1% maksymalnej maksymalnego zdrowia yy bardzo dobre szczególnie na ajaxa to wydaje mi się że on też tak w sumie dosyć mocno szedł w zdrowie ale też najwięcej raczej chyba w obronę więc to też jest też jest bardzo dobre dla niego to na zamiennie można stosować w zależności czy będziemy chcieć iść z większą tarczę czy w większe zdrowie tak naprawdę potem obezwładniające pz czyli te punkty zdrowia zwiększa maksymalną liczbę punktów zdrowia o 1% maksymalnej tarczy. I teraz takie pytanie zasadnicze, czy ten mod z tym pierwszym można połączyć i czy te dwa mody yy, czy można mieć tylko jeden taki doskonały modu w descendancie czy można mieć więcej? Jeżeli można mieć więcej, to bez chwili wahania na się zrobiłbym tak, żebym użył tego moda właśnie, tego tutaj z tym tutaj. I zobaczcie co się wtedy działo, że tutaj za każdy procent maksymalnego zdrowia mam zwiększoną E, e, za każdy maksymalny procent tarczy mamy zwiększone zdrowie, a tutaj za każde maksymalne zdrowie mamy maksymalną tarczę. Więc to by nam się stakowało tak naprawdę, więc byłoby no mega, gdyby to działało. <coughs> I jeszcze ewentualnie ten. To, to już wtedy te trzy, jakby się dało założyć, to, to już jest wtedy mega potwór e, by był, ale podejrzewam, że raczej chyba tylko jeden. Maksymalnie może dwa, ale, ale i tak podejrzewam, że będzie chodziło o pewnie jeden, i to na zamienny trzeba byłoby to pewnie stosować. Kolejny wyprzedzający cios, atak umiejętnością, a z właśnie bo zapomniałem skąd jeszcze to można dostać, sorry, e, tutaj ten pierwszy to jest misji z Wespers dowódcy oraz y, elity, które pojawiają się w misji wyzwanie potomka, e, ten drugi można dostać z y, elity i dowódcy, kolejne bitwa z przejęciem z pochłaniaczem. Potem mamy kolejny wyprzedzający cios. Atak umiejętnością we wroga z maksymalną liczbą punktów zdrowia zada dodatkowe część obrażeń od umiejętności. To jest tak mega mocne na magów ogólnie. Czyli tutaj też przede wszystkim ogólnie tak. Wiesa, Walbi, Glej na pewno też. Frejna też by była spoko. Wszystko co bazuje na mocy umiejętności. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę będzie to mega mega mocne. Ten mod można zdobyć u dowódców, którzy pojawiają się w trakcie misji ochrona zasobów i blokowanie kopalni w Kingston. Także tutaj warto, warto to zapamiętać, bo ten mod jest po prostu powszechnie stosowany, wydaje mi się, że na każdą klasę, ale szczególnie na tą, która bazuje nie tylko na samym surowym ataku lub na jakimś efekcie, tylko na bezpośrednią mocy umiejętności od danej umiejętności skilowej. Dobra, lećmy dalej. Warunkowe przełamanie. Użycie umiejętności zużycie, zużywa część maksymalnej liczby zdrowia W celu odtworzenia części maksymalnej tarczy No moim zdaniem No to jest takie średnie bo Powiem szczerze tak brać sobie życie żeby odzyskiwać tarczę, no w przypadku gleju to tak trochę średnio by było akurat Bo po co się tak aż Wystakiwiwać z tego zdrowia no powiem szczerze wypłukiwać z tego zdrowia więc i więcej zdrowia, tym lepiej z jednej strony, daną to więcej przeżywalności. a Taka tarcza nieraz, jeżeli e, na przykład pójdziemy sobie na obstruktora, to nie wiem przypadkiem, czy on nam tarczy tak instant nie potrafił zdjąć. Któryś z bossów wiem, że potrafi coś takiego zrobić, więc tutaj wtedy to jest totalnie useless e, Być może na jakieś obrony, ale szczerze raczej, raczej, raczej bym tego nie używał. Musiałbym przetestować, jak działa, ale raczej bym się ku temu raczej nie, nie kierował. Bitwa z przejęciem spiromanem No i e, decymator to jest mod, który. Bardzo potężny z nomagów też, szczególnie dla wiesy, czyli pokonanie wroga, na którego nałożono negatywne efekty statusowe zwiększa o pewien procent moc umiejętności na 15 sekund, maksymalnie 10 ładunków. Czyli wyobraźmy sobie, że jeden ładunek to jest 1%, bo to jest pewien procent, nie wiemy, ale podejrzewam, że jeżeli chodzi o 10, to może być 10%. To byłoby dosyć sensowne, bo przykładowo, jeżeli byśmy zadawali tam, powiedzmy, z 40 tysięcy obrażeń, no to, no to byłoby tu całkiem całkiem ciekawe, eee, bo dostalibyśmy no więcej tych obrażeń. I to wcale nie mało. Hmm. Pytanie: Jeden ładunek działa na 15 sekund, czy, czy nie? No bo powiedzmy tak: na obronę super sprawa. Na bosy w zasadzie. Trochę mniej fajna sprawa no bo jest mniej tych mobów ogólnie Ale ogólnie na takie misje polowe Jak najbardziej bo tych wrogów jest na tyle że cały czas ten efekt mamy aktywowany Aczkolwiek yy, Efekt statusowy Tutaj to może być Freyna, tutaj to może być Walby tutaj to może być yy, Wiesa bo one nakładają te efekty właśnie Statusowe czyli zamrożenie yy, Toksyny jakieś tam yy, Nałożenie efektu spowolnienia przez wodę i tak dalej i tak dalej więc dla tych postaci jak najbardziej. Potem mamy podręcznik. Ciekawe wytłumaczenie, tutaj, ale nieważne. No i oczywiście tutaj możemy uzyskać za pomocą, e, dzięki dowódcom, e, którzy pojawiają się w trakcie misji, blokowanie kopalni w Vespers. Czyli po prostu tą misję trzeba będzie dosyć mocno robić, żeby tę moc zdobyć e, dla magów szczególnie. E, zadanie obrażeń umiejętnością zadaje celowi dodatkowe obrażenie równej części maksymalnej liczby punktów zdrowia no genialne dla ajaxa tak samo bo dla każdego kto ma dużo życia po prostu no dla tanka wydaje mi się że to byłoby wtedy must have bo zadanie obrażeń umiejętnością tak czyli to może być każda umiejętność tak naprawdę zadaje dodatkowe obrażenia. Wyobraźcie sobie na przykład Ajaxa, który ma tarczę, która odbija obrażenia na wroga, plus ten mod, który dodaje dodatkowe obrażenia, więc to całkiem fajny damage by był, bo to jest tank, więc on musi dużo wytrzymać. Z czasem tego damage'a by mogło brakować w porównaniu z innymi postaciami, a to można tak sobie troszeczkę tego damage'a podbustować jeszcze w taki sposób, więc naprawdę dosyć ciekawa to sprawa jest. Co mamy dalej tutaj? Aha, wszystkie elity, dowódcy i bitwy przejęcia, więc dosyć łatwo to będzie dostać. Potem mamy Gladiatora. Pokonanie wroga atakiem dodatkowym zmniejsza koszt zużycia many i skraca czas odnowienia umiejętności. E, I to jest bitwa z przejęciem z egzekutorem. E, powiem tak, e, chodzi tutaj o atak ręczny. E, wydaje mi się, że to byłoby spoko, e, przede wszystkim na cooldowny, ale podejrzewam, że to będzie dobre dla magów, którzy mają na przykład e, dosyć spory cooldown na umiejętności głównej. Wydaje mi się, że tutaj to będzie dosyć fajnie wyglądało. Co mamy to dalej? Inspirator, po uleczeniu sojusznika lub nałożeniu na niego korzystnych efektów statusowych, atak broni i modyfikator mocy umiejętności zwiększają się za każdym razem na 5 sekund. Pytanie tutaj o ile tak naprawdę, bo to no nie mamy pojęcia. Bitwy z przejęcia z wybranką śmierci, czyli no coś takiego, że mamy coś dobrego, ale nie wiadomo jak dobrego, tak naprawdę trochę to tak brzmi. Po uleczeniu sojusznika, no to. Podejrzewam, że tutaj, no wiadomo, supporty Być może to będzie ta nowa postać, która się okazała na Day Game Award 2023, yy, która uleczyła Walby podczas tego trailera. Yy, a, zobaczymy. No, fajna sprawa, bo siatak broni oczywiście zwiększa i przede wszystkim modyfikator mocy umiejętności, więc tutaj wszystkie modyfikatory, które działają na naszą moc umiejętności, będą jeszcze zbustowane yy, na 5 sekund. No to. Spoko, to jest bardzo krótkie, więc podejrzewam, że będzie to dosyć duży boost, skoro to trwa tylko 5 sekund. jakby był krótki, to byłby ten efekt szybciej i bardziej rozwinięty, aczkolwiek na pewno by trwało to dłużej, jeżeli by było to słabiej działające. Więc podejrzewam, że tutaj może być coś mocnego. Trzeba będzie się temu przyjrzeć i. Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem tego, żeby zebrać te wszystkie mody i po prostu je potestować później, ale to Będziemy sobie testować później jak będzie beta lub jak nie damy radę tylko zrobić w becie z racji braku e, Na przykład farta żeby wydropić tego moda e, Czy poziomu To sobie zrobimy to już na oficjalnym starcie na pewno Dobra lećmy dalej To jest w ogóle mod który Jest takim masłem maślanym Ale spróbuję go wytłumaczyć najprościej jak się da Mnogość talentów Użycie aktywnej umiejętności wymiar na 5 sekund zmniejsza czas odnowienia umiejętności Potem kolejny Zmniejsza czas odnowienia e, przepraszam. Użycie aktywnej umiejętności fuzji Na 5 sekund zmniejsza koszt mana pointów Umiejętności oraz wydłuża czas jej trwania Użycie aktywnej umiejętności tech na 5 sekund zmniejsza zasięg umiejętności Oraz modyfikatorów jej mocy Użycie aktywnej umiejętności osobliwości na 5 sekund zwiększa obrażenia od wszystkich efektów statusowych Aktywny może być tylko jeden z efektów umiejętności Dobra Czyli to jest tak można to zrobić tylko i wyłącznie poprzez łączenie modułów Już tłumaczę o co chodzi z łączeniem modułów to będzie taka U takiego gościa u którego moduły sobie tworzymy U którego sobie sprzedajemy modyfikujemy ulepszamy Możemy połączyć cztery moduły Jak je połączymy To z tej fuzji może nam wyjść ten mod On będzie pewnie trudny do zdobycia pewnie jednym z będzie na pewno z do zdobycia z najtrudniej dostępnych modów, najtrudniejszych do zdobycia, z racji tego, że ta fuzja, no, jest, powiem szczerze, dosyć. Yy, odłożymy to. Nie chcę uruchamiać ponownie, ja wiem, że z ale nie chcę je robić. Yy, będzie go ciężko zrobić, bo bardzo dużo mamy tych modów. I teraz pytanie, jakie mody musimy tutaj włożyć, żeby uzyskać yy, doskonały mod? No, na pewno te czerwone. Bo im większa jakość. Moda, tym większa szansa, że wydropi coś fajniejszego, nie? Ale to już nie takie proste, bo te czerwone lecą z tych mocniejszych na trudnym poziomie yy, bossów, z tych kolosów, więc co będzie, zobaczymy, tak? No i przede wszystkim tak, chodzi tutaj o, jest tak, jest wymiar, jest fuzja, jest tech, jest osobliwość. Czyli o co chodzi? Każda z kart ma yy, jakby swój symbol. Jeden jest symbol wymiaru, drugi fuzji i tech osobliwości. I jeżeli mamy jakiś tam mod, który ma ten symbol, to mamy jakąś część szansy, że nam się to użyje, i wtedy jakiś tam bonus będzie do tego. No to jest dobre, jeżeli sobie odpowiednio to połączymy, że na przykład będziemy mieć i wymiar, i fuzję, i tech, i osobliwość, i to będzie przeskakiwało między sobą, i to będzie na 5 sekund, czyli przez 5 sekund używamy umiejętności, zmniejsza nam się cooldown. Później przez kolejne 5 sekund mamy zmniejszony koszt mana-pońców. Kolejne 5 sekund mamy zwiększony zasięg modyfikatorów i moc samego modyfikatora co jest bardzo fajną rzeczą Potem kolejne Mamy <laughs> zwiększone obrażenie od umiejętności statusowych czyli to no na, wszystko, na każdą postać No i yy, wiadomo że aktywny może być tylko Jeden to jest tak troszeczkę jak ten yy, mod który yy, Jak ten w zasadzie aspekt który działał w Diablo 4 ostatnio jak jeszcze trochę grałem w to Diablo <laughs> yy, Że taka Aura była i raz był obrażenia zwiększony damage, raz było od żywiołów, raz damage, raz żywiołów i to się tak zamieniało co jakiś czas przez ileś tam sekund. To jest na podobnej zasadzie. Czyli to jest taki, mamy wszystko w jednym, ale nigdy nie wiadomo, które nam się trafi, bo podejrzewam, że może być taka sytuacja. Uwaga. Mamy na przykład umiejętność tą pierwszą, że mamy zwiększony cooldown. Potem po 5 sekundach możemy mieć któreś z, z różnych, ale potem, jak będziemy mieć, załóżmy, że ten yy, trzeci, na przykład, że mamy zwiększony modyfikator i mocy, to potem może nam wskoczyć na ten pierwszy i znowu będziemy mieć czas odnowienia zmniejszony. Tak też to może działać. Yy, to będzie dosyć ciekawe. No, jest to takie intrygujące ale pytanie, czy to będzie na tyle dobre? Bo tak, czas odnowienia, super, to jest bardzo dobre. Koszt ma na yy, średni, ale wydłuża czas yy, działania yy, umiejętności, więc to jest też ciekawe. Tutaj mamy. Zwiększa się moc tego, i mamy zwiększone obrażenie statusowe. No to jedynie z tymi statusowymi, to jest średnio, ale tutaj te trzy są naprawdę bardzo mocne, więc podejrzewam, że to może być całkiem ciekawy mod. I na pewno część osób będzie go testować w różne tutaj sposoby, żeby to było po prostu takie już dopracowane do takiej jak największej liczby wzmocnienia pewnych modów, żeby te mody działały jeszcze skuteczniej. No już mamy 14 minut także tutaj Resztę tych modów to zostawiam sobie na kolejny odcinek Bo tak chciałem żeby po prostu trwały one Po około 15 Minut słuchajcie jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania Śmiało piszcie w komentarzach bo widzę że jest część zainteresowana Tymi właśnie filmami które robię bo widzę po wyświetleniach Po niektórych komentarzach też w wiadomościach prywatnych także Zapraszam zachęcam do komentowania zapraszam do subskrypcji kanału kto jeszcze nie subskrybuje Zapraszam do na live, które będę się starał robić codziennie o 18 na Twitchu. No i co? No ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym materiale, w którym będziemy omawiać dalej te doskonałe moduły na Descendanta. Także wszystkiego dobrego, dzięki za oglądanka. Pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu i subiku. Na razie, cześć!